Dobry wieczór. Chciałbym na wstępie tutaj gratulacje dla całego zespołu. Był to trudny mecz i każdy sobie z tego zdawał sprawę. Ten początek rywalizacji zawsze chyba nie jest łatwy. Ten jeden malutki kroczek oczywiście został dzisiaj po naszej stronie, ale tak to nic jeszcze nie zmienia w tej rywalizacji. Jutro jest kolejne spotkanie, nad tym się będziemy skupiać i tutaj będziemy myśleć. To jest dopiero początek, tutaj trzeba wygrać 3 mecze, żeby przejść dalej, także my nie składamy broni. Dzisiaj nie udało nam się wygrać tego meczu, ale w następnych meczach pokażemy, że jesteśmy dobrym zespołem i będziemy starać się wrócić do naszej nowej gry i zwyciężyć tej rywalizacji. Bardzo nam przykro, że nasz kapitan, który naprawdę w ostatnim okresie naprawdę wspierał nas niesamowicie i dawał nam takiego powera. I ta jego nieobecność z kilku względów nas troszeczkę przytoczyła, ale potrafiliśmy, myślę, o tym zapomnieć i graliśmy ten mecz do końca. Na pewno po meczu byliśmy myślami już z Alkiem, ale na boisku staraliśmy się jednak walczyć i żeby dedykować mu to zwycięstwo, jeżeli nam się udało to wygrać. Przede wszystkim chciałbym życzyć Olkowi, aby jak najszybciej powrócił do zdrowia, bo przeżyłem podobny dramat też tutaj w Rzeszowie, także wiem, co to znaczy. Także jak najbardziej, Olek, jak słyszysz, to szybkiego powrotu do zdrowia, bo warto. Cieszymy się, że udało się zrobić pierwszy krok, ale to jest tylko pierwszy krok, także my tutaj nie popadamy w euforię. Udało się wygrać pierwszy mecz, pierwszą bitwę, natomiast wojna jeszcze cała przed nami. Także spodziewamy się jutrzejszego spotkania jeszcze trudniejszego, jeszcze większej walki, jeszcze większego dopingu, a my zrobimy wszystko, żeby zrobić dobre widowisko. Gratulacje dla Sebastiana i zespołu. Troszeczkę ustępowaliśmy dzisiaj, szczególnie w ataku z zespołowi z Kędzierzyna. Myślę, że gra była w miarę wyrównana z końcówkami dla gości. Tak było powiedziane. No to jest jeden mecz bardzo ważny, aczkolwiek trzeba zdobyć 3 zwycięstwa, żeby awansować dalej do finałów. Będziemy walczyć, nie poddamy się absolutnie. Także jutro jest nowy dzień i z nowymi nadziejami przystępujemy do nowego meczu. Jesteśmy po drugim spotkaniu, tak? Mogę złożyć znowu gratulacje tutaj dla swojej drużyny. Olbrzymia ilość wysiłku i woli walki, która w tym spotkaniu była, na pewno podbudowuje zespół i to cieszy. Jak widać, to są półfinały i tutaj nikt nie składa broni. Wczoraj było 3-2, dzisiaj również, także cieszymy się, że to my mamy to drugie zwycięstwo, jednak cały czas myślimy o tym, że tu trzeba wygrać 3 spotkania i to jeszcze o niczym nie świadczy. Mecz ogromnej walki, ambicji. Oba zespoły naprawdę zostawiły dużo serca i zdrowia na tym parkiecie. No szkoda, że tym razem znowu my schodzimy jako przegrani, ale tutaj walczymy do 3 zwycięstw, także jeszcze jesteśmy w grze. Dziękuję za gratulacje od Łukasza. Natomiast tak jak powiedział, to jeszcze nie koniec. Zrobiliśmy 2 z 3 kroków, ale nadal trzeba walczyć. Rzeszów jest pod ścianą i teraz już na pewno nie może zrobić kroku do tyłu, więc przyjedzie do Kędzierzyna bardzo zmotywowany. W zeszłym roku 5. spotkanie mistrzostw Polski, przypomnę, wygrał na naszym terenie, grając bardzo dobrze. Spodziewamy się równie ciężkiego, nawet jeszcze cięższego spotkania. To będzie dla nich być albo nie być. My mamy 3 swoje szanse, ale spróbujemy to wykorzystać od razu. Co do meczu, ten pierwszy set nas troszeczkę uśpił, zagraliśmy bardzo dobrze, perfekcyjnie, żeby w drugim zaczęliśmy bardzo źle, 5-0 dla przeciwnika, zaczęły się kłótnie, problemy i zamieszanie wśród nas i to pokazało, że niestety możemy wygrywać tylko będąc drużyną. Także cieszy fakt, że później daliśmy radę wrócić, grać w 4. secie, pomimo tego, że przegraliśmy prowadząc wysoko. W tej breaku kolejny raz udowodniliśmy od samego początku, że jesteśmy stroną, która narzuca styl gry, która ciągle atakuje, a mniej się broni. Jak ktoś powiedział, najlepszą obroną jest atak. Wynik taki sam jak wczoraj, chociaż gra troszeczkę inna. Mieliśmy na pewno swoje szanse. Bardzo liczyłem na tiebreaka, szczególnie po tym, gdzie odrobiliśmy straty w 4. secie, gdzie
Naprawdę dobrze zagraliśmy tą końcówkę. Jednak ten sam błąd na początku tej breaka spowodował, że przeciwnik odskoczył i trudno nam już było skutecznie rywalizować. Na pewno 2-0 to jest ogromny handicap dla Kędzierzyna, ale jedziemy teraz i koncentrujemy się na jednym meczu. No, to jest dla nas jest tylko jeden mecz i zrobimy wszystko, aby zaprezentować się najlepiej, jak potrafimy. Myślę, że na pewno podejmiemy walkę. Zdaję sobie sprawę, że już wiara w wielu ludziach opada, ale na pewno w naszym zespole tej wiary będziemy mieli do samego końca, do ostatniej piłki i będziemy robić wszystko, aby się jak najlepiej zaprezentować. No, Alek uległ urazowi, doznał skręcenia stawu kolanowego lewego w dniu wczorajszym w czasie meczu z uszkodzeniem więzadeł. No i na razie jesteśmy w czasie diagnostyki tego urazu i potwierdzenia naszej wstępnej diagnozy, którą właśnie przed chwilą powiedziałem, no i będziemy się starać po prostu pomóc mu, żeby w powrocie do sprawności fizycznej i powrotu do wykonania działalności sportowej. Wykonaliśmy rezonans magnetyczny i badanie USG. Jeszcze po prostu chcemy raz skonsultować z wybitnymi specjalistami, jeśli chodzi o diagnostykę taką radiologiczną. I jeśli oni potwierdzą te nasze wstępne przypuszczenia, no to wtedy zadecydujemy o dalszym działaniu leczniczym. No, najprawdopodobniej skończy się to zabiegiem operacyjnym.